W tym filmie pokażę monitor parametrów sieci oraz zużycia energii elektrycznej. Zapraszam do oglądania. Urządzenie ma symbol D52-2066. Jest ono na napięcie przemienne o wartości od 40 do 300 V. Maksymalne natężenie prądu 100 A. Można go zamontować w rozdzielnicy na szynie TH35. Występują dwa typy tego urządzenia: z przekładnikiem wewnętrznym oraz z przekładnikiem zewnętrznym. Prezentowany model posiada przekładnik wewnętrzny. Przykładowy montaż w rozdzielnicy. Jeżeli miernik będzie podłączony z obwodu, którego zabezpieczenie jest większe niż 25 A, należy dodatkowo zabezpieczyć urządzenie osobnym wyłącznikiem nadprądowym. Przez wnętrze miernika należy przeprowadzić przewód fazowy obwodu lub obwodów, które chcemy kontrolować. Kierunek przejścia przewodu przez urządzenie nie ma znaczenia. Ekran miernika jest duży, kolorowy i wyraźny. Wyświetlana jest moc, zużycie energii, napięcie, częstotliwość, natężenie prądu oraz współczynnik mocy. Teraz jest podłączone urządzenie o dużej mocy, jest to żelazko. Widzimy, że moc jest powyżej 2 kW, a natężenie prądu powyżej 10 A. Teraz urządzenie o mniejszej mocy, ale o charakterystyce indukcyjnej. Widzimy tu, że współczynnik mocy nie wynosi już 1, tylko 0,7. Monitor posiada pamięć. Po wyłączeniu dane dotyczące energii elektrycznej są zapamiętywane. Można je jednak ręcznie zresetować. Myślę, że dzięki temu urządzeniu będziemy bardziej świadomi zużycia energii elektrycznej w naszym domu. Dziękuję za uwagę.